Rozumiem, że zespół jest gotowy. Mili Państwo, proszę nagrodzić ich gromkimi brawami. Nasz zespół, nasza młodzież, dzieci niektórych z Państwa osobiste, a nasze, które znamy od najmłodszych lat. Zespół z głębi serca. Zapraszam. Chodź, chodź, trzeba spać, bo to wieś. Nie ma co, późno się zrobić. Oczywiście. Patrz, jak dobrze, że mamy buty, to na rano jesteśmy gotowi. Wstaniesz i pójdziesz. Nadaj go. Drzwi zamknięte? Nie zamknął, ale się położył. No kosmita po prostu. A idź ty. Gaz zakręcony? Piernicze! Ja bym tak nie potrafiła. Ja bym najpierw zakręciła, a potem się położyła. Przecież nie będę organizować dorosłemu facetowi życia. Sorry, że tak długo, ale na wszelki wypadek zakręciłem główny zawód. No i dobrze, dobrze. A balkon domknąłeś? Matko, spać się nie da! Łazi po chałupie i w tej, we w tej się kręci i zakręca wszystko. A ty zmyłaś makijaż? Ja tak. Spokojnie, po co mnie tak szarpiesz? Zatańczę z tobą dobrze, no już. Przepraszam pana, czy moja muzyka panu nie przeszkadza? Spokojnie, tańcz, tańcz sobie. O, jakoś czas minie. Wydaje mi się, że masz sobie taki bezwstyd. Każdy normalny by się zastanawiał, czy robić to swojej żonie. Ale po prostu nie jedziesz z koksem. O, po prostu każdy musi mieć w życiu jakiś krzyż. Wiesz, jak wchodziliśmy na bal, w ogóle mamy jakiś kontakt ze sobą. Halo dom, żona, halo tu żona. Jak wchodziliśmy na bal, to poszłam sobie tam, wiesz, przy drzwiach zobaczyłam Ryszarda. No to krzyczy, cześć Rysiek, cześć Rysiek. A ty wiesz, że on udawał, że mnie nie zna. Bardzo przykro mi było. Ej, ty, no, wracaj, może, może. Będzie mnie nie poznawał. Ham jeden. Szalej, szalej. Co tam u ciebie grają? Gawiarenki? A potem wiesz, poszłam sobie tam, wiesz, jak to na imprezie. I wiesz, był Rysiek. I rozumiesz? I się Wiesiek odwrócił. Przykro mi było. Ej, ty, łyzy, chodź tutaj, moją żonę, moją żonę. A zauważyłeś, jak Barbara dzisiaj ślicznie wygląda? Zobacz to. Ej, ty, blondyna, chodź tutaj.
mama wróci i sprawdzi. Odrobiłam. Ale idź odrób jeszcze troszeczkę, proszę cię. Ale tato, co ty po domu w okularach przysłonecznych chodzisz? Co? Jak mamy w domu nie ma, to mój dom i moje okulary. Ale weź zdejmij, bo przecież nic nie widzisz. Ojej, tato, co to jest? To był przypadek, mamusia niechcący machnęła ręką. Ale 3 razy? Oj, nie zagaduj mnie, ziemniaki jeszcze nie nastawione, mama wróci i znów zacznie niechcący machać ręką. Tato, ty jesteś przerażony. Nie jestem przerażony, nie jestem, jestem tylko przejęty. Cicho. Cicho. Windzia jedzie. Chyba Wandzia. Mama Wandzia jedzie windzią. Córciu, żabciu, do lekcji, szybko. Odrobiłam. Szybko. Odrobiłam. A ja pójdę mamie otworzyć. A ja pójdę mamie. Co to kurna było? Oczadziałeś? Chciałam cię pocałować na powitanie. Co? No sama wczoraj powiedziałeś, że mogę cię pocałować. Powiedziałam, że możesz mnie pocałować. Co na wiat? Był na supermarket. Co na wiat? Był Renat. Co na wiat? I ja musiałam iść na siedle. Ty będziesz jedynerwuj mnie mężczyzno. Co na, że tak pozwolę sobie użyć metafory na obiad? Schabowy. Chcesz mi ją karmić? Ale schabowy jest zdrowy. A ja chora jestem. Przepraszam bardzo. Ja przychodzę do domu, chcę porządnie zjeść. A nie zdrowo. Wiesz ty. Czekaj, bo zapomniałam. Masz na dzień mężczyzny. No i mam jeszcze połączoną piosenkę z tańcem, co nie? 100 lat. Niech żyje nam. Tak się niuniuś, poznaj moje serce. Zjem na mieście, bye. Dokąd? Dokąd idziesz? Ja już cię znam. Pójdziesz z koleżankami na likierek. Cicho bądź. Dzień mężczyzny ma swoje granice. A ja? Czy pomyślałaś o mnie? Też chciałbym gdzieś pójść. Na miasto. Do ludzi. Także niuniuś, kurczę, zrozum niuniuś, że miejsce mężczyzny jest przy garach.